Dalej jesteśmy na turnieju w Krakowie. Spotykamy teraz Hit Coacha Kraków Tigers. Witam bardzo serdecznie, Rafał Koziu, Kraków Tigers. Jak dzisiaj oceniasz spotkanie wasze przede wszystkim? No bo tak, my z wami przegraliśmy, ale no teraz był mecz z Grindaxerem, no zebił się mecz poziomu finałowego, zwycięstwo wasze, ale do ostatnich sekund nie było tak do końca pewne. Tak jest, no tutaj traktujemy ten turniej jako taki etap przygotowań do sezonu. W związku z tym testujemy różne ustawienia, póki co tak 2-1, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby przetestować i w jedną, i w drugą stronę. Jest to wasz pierwszy kontakt z futbolem flagowym? Nie pierwszy kontakt, dlatego że czasem gramy na treningach, testując grę ofensywną. Futbol flagowy, natomiast jako turniej jest to rzeczywiście pierwszy raz. Czy mamy szansę was zobaczyć na następnych jakichś tam spotkaniach, wysyłając wam zaproszenia, czy chętnie wzięlibyście w następnych spotkaniach takich udział? Jeżeli tylko nie będzie to kolidowało z sezonem, to jak najbardziej tak. Jak dzisiaj oceniasz tak naprawdę dzisiejsze zespoły, które tu dzisiaj występują? No bo jako trener główny oceniasz to też innym troszeczkę okiem, tak? Tak jest, oceniam tak bardziej z punktu widzenia szkoleniowego, no i muszę powiedzieć, że poziom jest wyższy niż się spodziewałem. Bardzo fajna organizacja również, także turniej jak najbardziej na plus. Jesteśmy przed finałami jeszcze, no ale jeszcze myślę, że pokażecie jeszcze kawałek porządnego futbolu jeszcze przed wami. Jak najbardziej, natomiast no tutaj będziemy się starali oczywiście wygrać, bo zawsze walczymy o zwycięstwo, natomiast porządny futbol zapraszam do Krakowa na mecz już 19. Zapraszamy na mecze Tigers. Dziękuję bardzo. Dzięki ślicznie.